ostatnich latach ze wszystkich stron słyszymy o wyzwaniach związanych z kryzysem klimatycznym, emisją CO2, generowaniem oraz magazynowaniem energii, czy też wyczerpującymi się zasobami wody pitnej. Wiemy już, aby stawić czołem tym wyzwaniom, musimy działać zdecydowanie, a również i przede wszystkim rozważnie. To właśnie tu, w Warszawie, w sercu Polski, z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego rozwija się projekt, który podjął się tego zadania. Chcecie więcej wiedzieć? No to hop! Woda, wodór i węgiel. 3W. Łukasz, proszę mi powiedzieć, o co chodzi? Jasne. Nie ulega wątpliwości, że to, w jaki sposób będziemy zarządzać tymi trzema zasobami, będzie miało ogromny i kluczowy wpływ na naszą przyszłość. Inicjatywa 3W wspiera i koordynuje działania świata nauki, świata biznesu w zakresie rozwoju technologii i w zakresie rozwiązań związanych z tymi zasobami. Gdy Łukasz mi powiedział o wszystkich projektach, które dzieją się już w całej Polsce, pomyślałem, że musicie to zobaczyć, a nie będziemy dużo mówić. Wolimy jej wam pokazać. Jesteście gotowi? No hop! Myśliście kiedyś, żeby napić się wody z Wisły? Albo na przykład morze? Come on, Patryk, przecież ona jest brudna! Ale co gdybym wam powiedział, że dzięki pracy polskich naukowców będzie to jak najbardziej możliwe? A właściwie już jest! W nanosin stworzyliśmy nanomembrany nanosinex, które oczyszczają i ocalają wodę bez użycia dodatkowej energii czy ciśnienia, wykorzystując wyłącznie siłę grawitacji. Dzięki węglowi można oczyszczać wodę. Tak, związkom węglowym dokładnie, tak. Nieźle, co? A to dopiero początek. Jedziemy dalej! Patryk, to jest to auto, zobacz. To jest to... No... Ale wrażenie robi, wow. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Naprawdę wygląda super. A słyszałem, że wodór, który napędzany jest ten samochód, można produkować nawet ze śmieci. Czy to prawda? Tak, dokładnie. W UTT stworzyliśmy technologię, która umożliwia całkowitą utylizację odpadów. Dzięki tym rozwiązaniom z odpadów odzyskujemy produkty możliwe do ponownego użytkowania, w tym energię elektryczną i ciepło. Ale przede wszystkim dzięki naszej technologii z odpadów uzyskujemy duże ilości wodoru. Z jednej tony odpadów jesteśmy w stanie uzyskać nawet ponad 100 kg wodoru. Wow. Moi drodzy, dostałem informację, że czeka już na nas kolejna historia, ale tym razem chodzi o produkcję żywności. Łukaszu, muszę ci szybko przetransportować tam. Jesteś gotów? No okej. Raz, dwa, trzy! Dzień dobry. Co to właściwie za miejsce? Gdzie ja jestem? Jesteśmy w nowoczesnym laboratorium biotechnologicznym, w którym pracujemy nad komponentami do naszej farmy akwaponicznej. Farma akwaponiczna, to ma coś wspólnego z obiegiem zamkniętym wody? Tak, farma akwaponiczna jest to nowoczesny system do produkcji żywności, w którym mamy obieg zamknięty wody, ale też materii. Dzięki czemu my minimalnie wpływamy na środowisko, ponieważ nie tracimy wody i mamy minimalną emisję CO2, ale również środowisko minimalnie wpływa na naszą żywność, którą produkujemy w takiej farmie, dlatego że nie używamy antybiotyków, nie używamy pestycydów, ani innych substancji, które są pochodzenia sztucznego, które mogłyby zaszkodzić naszej żywności. Tu mamy krystalicznie czystą wodę w obiegu zamkniętym, ale co z sytuacją, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością zanieczyszczonej wody? Na szczęście i na tę okoliczność mamy odpowiedź. Bardzo dziękuję za wizytę w laboratorium, no i muszę uciekać do Warszawy. Super, że jesteś, czekaliśmy już na ciebie. Wojtek, proszę powiedz nam, jaką rolę w świecie 3W mają innowacje w zakresie zarządzania ściekami? Cyfryzacja ułatwia wiele aspektów naszego życia, więc my wykorzystaliśmy ją do ochrony środowiska. Zebraliśmy dane o nieczystościach z terenów, gdzie nie ma kanalizacji. Stworzyliśmy program, dzięki któremu śledzimy drogę ich od domu do oczyszczalni. To olbrzymi krok w kierunku czystości naszych wód. Dzięki, Wojtek. To kolejny przykład tego, jak dobrze zarządzać wodą. Ale zostawmy na chwilę wodę i wróćmy do węgla. A, właśnie.
Co z tym węglem? W ostatnich latach węgiel chyba nie najlepiej nam się kojarzy, co? Dlaczego więc pojawia się w tej zaszczytnej trójce? No, prawda jest taka, że rzeczywiście węgiel ostatnio kojarzy nam się przede wszystkim z energetyką i wysoką emisyjnością, a tak naprawdę węgiel to bardzo wszechstronny pierwiastek, który ma coraz więcej zastosowań w wielu dziedzinach. Ostatnio na przykład w produkcji ultralekkich dronów. Przyszłość należy do nanomateriałów. W Smart Nanotechnologies pracujemy nad wieloma rozwiązaniami i doskonale wiemy, że nanorurki węglowe, grafen czy fullereny dają nieograniczone możliwości. Możemy dzisiaj dzięki temu tworzyć bardzo lekkie i ultra wytrzymałe konstrukcje. To wszystko z węgla. Dokładnie tak. No dobra, chyba czas na podsumowanie. Jak widzicie, na terenie całej Polski zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy rozwijają pionierskie projekty w zakresie zarządzania wodą, wodorem i węglem. 3W to inicjatywa, która łączy te projekty, wspiera ich koordynację, by w wydajny i zrównoważony sposób wspomóc ich rozwój. 3W to nie tylko działanie w zakresie biznesu i nauki, to również nasze codzienne decyzje konsumenckie. Ty też możesz stać się częścią tego projektu. A żeby dowiedzieć się więcej, kliknij w link poniżej.